Wow. Słyszeliście? Słyszeliście, kto jest z nami? Jest górnicza orkiestra KWK Murski Staszic, która przyjechała specjalnie na 15 urodziny listy Hop Bands. Lista jest na antenie, ale jeszcze nigdy w historii tego programu nie było tak, żeby na żywo zagrały takie wspaniałe instrumenty. Panowie, naprawdę wam dziękujemy serdecznie, bo to niezwykłe wydarzenie, kiedy możemy słyszeć tą muzykę i przy okazji także zobaczyć was, jak pięknie wyglądacie. No, orkiestra siedmioosobowa, zrobimy zdjęcia, wrzucimy je na pewno na Facebooka RMF Max i jeszcze nasze tutaj hostessy i nasze koleżanki i fanki, które jednak dojechały. Oczywiście, że tak. A zatem, szanowni państwo, teraz myślę, że wszyscy możemy wspólnie się cieszyć tym, że ta lista ma 15 lat, ale w związku z tym, że są takie piękne urodziny dzisiaj, to będzie też w związku z tym bardzo piękna melodia. I jeżeli ktoś z was też ma dzisiaj urodziny, to jest dla was. Pam, pam. Hop Bands w RMF. Słyszeliście to? Słyszeliście dawno to? Temu w RMF FM. Czy to już może być przebój na liście Hop Bands? Jeśli takie same dęte instrumenty będą kiedyś w piosence, to może być naprawdę dobry pomysł na kolejny hitowy numer. Szanowni państwo, panie i panowie, 15 lat listy Hop Bands i historyczna chwila przed nami. Jeszcze jedno nagranie dziś w tym programie, ale zanim to nastąpi, to jeszcze muszę jedną rzecz bardzo ważną powiedzieć. To naprawdę było niezwykłe, że mogliśmy w takim miejscu i w takim czasie zagrać na dwóch antenach jeden wspólny program. Przemysław, to było wielkie wydarzenie. Marcin Jędrych, to było zawsze marzenie, żeby poprowadzić z DJ-em Jędrychem listę Hop Bands, no i w końcu udało się. Dziękujemy bardzo. Jutro wracam do was na liście Hop Bands w RMF Max. Zapraszam już o godzinie 17. I teraz jeszcze na zakończenie orkiestra zagra coś specjalnego. Bardzo prosimy. RMF Max. O to właśnie chodziło. I teraz już został nam tylko jeden utwór na koniec. Którego chyba nikt się nie spodziewał. Ja liczyłem na to, że go zagramy i dlatego dziś możemy go po raz kolejny zaprezentować na antenie RMF FM. Otrzymał zaproszenie, lecz niestety nie przyjechał. Od tego zaczęła się lista Hop Bands. No nie możemy powiedzieć, że na tym się kończy, ale to jest koniec pewnego etapu. Kolejne 15, 20, a może nawet 50 lat przed Przemkiem Grabowskim. Powodzenia. No to my teraz możemy się poprzeturać przy tym pięknym numerze. Bardzo proszę.